Cześć wszystkim, tu Oktawia Nowacka, medalistka olimpijska w pięcioboju nowoczesnym i bardzo miło mi Was poinformować, że po raz kolejny w tym roku zostałam ambasadorką czwartej edycji charytatywnego biegu Erasmusa i z tej właśnie oto okazji w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, czyli Narodową Agencją Programu Erasmus+, a także Europejskim Korpusem Solidarności przygotowałam dla Was cykl zajęć ukierunkowanych na treningi biegowe zawierających ćwiczenia, ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające, a także uwzględniające nie mniej ważne, a często pomijane elementy, takie jak wzmacnianie mięśni głębokich, przygotowanie mentalne czy zdrowe odżywianie. Wszystkie zajęcia będą miały charakter zajęć lekcyjnych, będzie dołączony do nich krótki konspekt i będą mogli z nich korzystać nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, a także wszystkie osoby, które chcą w sposób holistyczny podejść do treningu biegowego. Mamy też dla Was dwie niespodzianki. Pierwsze 100 szkół lub klubów, które zdecydują się wykorzystać przygotowane materiały i wezmą udział w biegu Erasmusa, otrzymają zestaw sprzętu treningowego. Właśnie ten sprzęt będę prezentowała na filmikach i powiem, jak poprawnie z niego korzystać. Drugą niespodzianką jest udział w całym cyklu innych znanych Wam sportowców. W tym roku bieg Erasmusa odbędzie się między 15 a 17 października w bardzo ciekawej, zdalnej formie. Każdy z Was otrzyma pakiety startowe, medale, będzie rywalizacja, będą puchary i będą nagrody. Szkoły i kluby biorą udział w biegu bezpłatnie, ale drużynę może stworzyć każdy, a cała akcja będzie wspierała Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Po więcej informacji zapraszam Was na fanpage i stronę biegu Erasmusa, a my przechodzimy do konkretów. Dziś trening ukierunkowany na wzmacnianie mięśni głębokich i stabilizację miednicy z wykorzystaniem taśm. Zapraszam na matę. Zanim przejdziemy do treningu właściwego z taśmami, najpierw zrobimy króciutką rozgrzeweczkę. Dosłownie króciutką, ponieważ większość treningu to będzie trening statyczny, angażujący nasze mięśnie głębokie, no ale troszeczkę temperaturę ciała podnieść trzeba. I zaczniemy standardowo w truchciku, ponieważ jesteśmy w pomieszczeniu, musimy to robić w miejscu. Rozgrzeweczka, dosłownie 3 minutki, trochę truchtu, trochę podskoków. I będziemy gotowi na dalszą część treningu. Dlatego truchtamy sobie w miejscu, luźniutko, możemy się jeszcze rozluźnić. Na początku może być trochę zadyszki, ale to zaraz przejdzie, jak nasz układ krążenia się przyzwyczai. No i truchtamy. I teraz w truchciku możemy sobie dołączyć krążenia ramion. Najpierw prawe ramię 5 razy przód. I tył. I zmiana ręki. Też tak 5 razy. Przód. I zmiana w tył. Teraz spróbujemy zrobić ćwiczenie koordynacyjne. Teraz jedna ręka w przód i jedna ręka w tył. 5 razy. Zobaczymy, kto tu jest skoordynowany, jak sobie radzicie. I zmiana. Pięć razy. I luźniutko ręce. Rozluźniamy. I teraz zostawiamy rączki. Zajmiemy się trochę nogami. Pierwsze ćwiczonko. Staramy się zrobić tak zwane skipce, czyli dotknięcie piętą o pośladek. I co trzeci krok. Staramy się wykonać to ćwiczenie. Hop i hop. Na początku spokojnie, a im czujemy się bardziej rozgrzani, robimy to coraz bardziej dynamicznie. I co trzeci krok. Hop, pięta o pośladek. Hop, pięta o pośladek. Hop. I to samo ćwiczenie. Znaczy, no nie to samo, ale też skip, tym razem skip A. I też co trzeci krok, noga tym razem wychodzi do góry. Czyli podnosimy kolanko do góry. Hop, co trzeci krok. Hop. Jeżeli nie dajecie co trzeci, można spokojnie co piąty kroczek kolanko podnieść do góry. I na początku to samo. Spokojnie i staramy się przyspieszać. Hop. I jak najbardziej dynamicznie. O, jest ciepło, więc ja już czuję, jak się rozgrzewam. Hop. I
super. I po tym ćwiczonku przechodzimy sobie do luźnych podskoczków. I teraz wykonujemy takie oto ćwiczenie, też koordynacyjne. Najpierw kolano prawej nogi przód, a następnie bok. Bok, przód, bok, przód, bok. I w ten sposób staramy się pomału przyspieszać. Tak, czyli zaczynamy od spokojnego tempa i staramy się jak najszybciej to ćwiczenie wykonywać. Hop, hop. I cały czas skaczemy, delikatnie podskakujemy na drugiej nodze. Ok, rozluźniamy się w podskoczkach i zmieniamy nogę. To samo noga przeciwna. Przód i bok. Przód, bok. Spokojnie, spokojnie i staramy się przyspieszać. Hop, hop. Jak szybko możemy, jak najszybciej, jak najszybciej. Hop, hop, hop. Raz, dwa. Ok. Luźniutkie podskoczki. Rozluźniamy się. Kilka skrętów bioderek na boki. Rozluźniamy ręce. No i po takiej króciutkiej rozgrzewce możemy przejść do krótkiego, dynamicznego rozciągania, a następnie do części właściwej. Zacznijmy od rozciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. Łapiecie prawą ręką za prawą kostkę i zwróćcie uwagę na to, żeby nie rozciągać mięśnia przez wygięcie w odcinku lędźwiowym, tylko plecy są ładnie wyprostowane, miednica jest ustabilizowana i teraz kolano też nie może wychodzić nam do przodu, tak? Nie rozciągamy mięśnia w ten sposób, tylko teraz staramy się kolanko jak najbardziej wypchnąć do tyłu, jednocześnie nie wyginając się w odcinku lędźwiowym. Czyli to jest ruch tutaj tylko w miednicy, rozciągamy tylko mięsień czworogłowy. I w tym samym czasie podnosimy przedziwną dłoń i zrobimy sobie spięcie na palce. I to ćwiczenie wykonujemy dynamicznie. I zmiana. Raz jedna noga, spięcie na palce. Przyciągamy piętę do pośladka i spięcie na palce. Po kilka razy na stronę rozciągamy czworogłowy i wspinamy się na palce. I pilnujemy cały czas pleców, pilnujemy miednicy. Hop, hop i hop. Teraz podobne ćwiczonko z tym, że kolanko, nogi przyciągamy do klatki piersiowej i też w tym samym czasie na przeciwnej nodze wspinamy się na paluchy. I dynamicznie. Raz jedna noga, raz druga. I tutaj w czasie wspięcia na palce staramy się wyjść do góry, tak jakbyśmy chcieli głową dotknąć sufitu. Czyli jak najwyżej, nie garbimy się, nie robimy czegoś takiego, nie uginamy nogi, tylko wysoko wychodzimy do góry i rozciągamy sobie tutaj mięśnie kulszowo-goleniowe. Hop i do góry. Hop. I jeszcze raz. Ok. No to jeszcze raz rozciągniemy sobie bardziej mięśnie dwugłowe i łydki. Stajemy sobie, zakładamy prawą nogę za lewą i robimy skłon do ziemi. Z tym, że nie wyginamy się w kręgosłupie, tylko staramy się jak najbardziej przy jak najbardziej prostym kręgosłupie sięgnąć jak najniżej. I zmiana. Lewa noga nad prawą i robimy sobie takie kroczki. Hop, hop, hop i wędrujemy dynamicznie, rozciągając mięśnie dwugłowe i rozciągając łydki. Teraz moje ulubione rozciągające ćwiczenie. Przechodzimy do wypadu. Dłonie stawiamy na podłodze i staramy się wyprostować nogę wykroczną tak, żeby piętą nogi zakrocznej dotknąć podłogi. Jeżeli nie udaje Wam się w pełni, to ćwiczenie nie szkodzi. Im więcej będziecie powtórzeń wykonywać, tym nogi będą bardziej proste. Staramy się na spokojnie i bujamy się. Rozciągamy aktywnie. Po kilku powtórzeniach zmiana nóżki. Hop. I to samo na drugą stronę. Prostujemy kolano. Nogi wykrocznej i staramy się wyprostować obydwie nogi. I jeszcze raz.
zaczynając z wypadzie, prawą rękę dostawiamy do prawej nogi. Staramy się zrotować, bardzo mocno tu otworzyć klatkę piersiową, sięgnąć za siebie i chowamy się do środka i otwieramy. I 4 razy to ćwiczonko. Bardzo dobrze. I zmiana rąk. Teraz lewa ręka przy prawej nodze, prawym łokciem dotykamy podłogi i skręcamy się w drugą stronę. I też 4 razy. 2, 3 i 4. I bardzo dobrze. I jeszcze raz to ćwiczonko na drugą stronę, czyli lewa ręka przy lewej nodze i skręcam się. Skręcam się i sięgam jak najbardziej do tyłu i pod siebie. 2, 3 i 4. I teraz prawa noga przy lewej, prawa ręka przy lewej nodze, lewym łokciem sięgam do podłogi i skręcam się w lewo. Jak najmocniej skręcam się w lewo. 3 i 4. I bardzo dobrze. Po takim krótkim rozciąganku jesteśmy gotowi, żeby wziąć taśmy i przejść do naszego treningu wzmacniającego. Bierzecie taśmę. Może być taka okrągła taśma, którą właśnie użyję, ale może być też zwykła długa taśma, którą wystarczy zapleść w pętelkę. Zakładamy taśmę nad kolana i kładziemy się na podłogę. W tej pozycji delikatnie miednicę przechylamy na siebie i podnosimy ją do góry. Teraz taśma powoduje, że kolana uciekają nam do środka, a my musimy przytrzymać je tak, żeby były w odpowiedniej pozycji. Czyli nie dajemy się zepchnąć taśmie, tylko delikatnie kolanka rozsuwamy na zewnątrz. I teraz w tej pozycji staramy się na zmianę podnieść raz lewą nogę, raz prawą. I na co trzeba zwrócić uwagę w tym ćwiczeniu? Podnosząc nogę, nie możemy przechylać się w bok. Miednica, tak jak złapiecie sobie kolce biodrowe, mają być cały czas w tej samej pozycji, więc tu mocno trzeba zapracować teraz pośladkiem. Pośladek musi być napięty, musi bardzo silnie stabilizować, a my na zmianę raz jedną, raz drugą nogę podnosimy. Teraz musimy się skupić na kilku rzeczach. Nie możemy dać ściągnąć się kolanem do środka, i nie możemy pozwolić, żeby nasza miednica w ten sposób opadała w dół. Czyli bardzo mocno pracują mięśnie stabilizujące. Hop. Hop. Lepiej zrobić mniej powtórzeń tego ćwiczenia, a dobrze, niż robić je byle jak. Hop. Bardzo dobrze. Jeszcze po jednym powtórzeniu. Zmienimy teraz ćwiczonko. Również będzie to ćwiczenie na miednicę. Bierzemy długą taśmę. Przydeptujemy ją prawą nogą. I związujemy sobie dosyć mocno. Musicie wyczuć, na ile jesteście w stanie. Przewiązujemy ją sobie na bioderkach. I teraz, podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, podnosimy miednicę, z tym, że lewą nogę unosimy wysoko do góry. I tutaj tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu, taśma będzie powodowała, że cała miednica będzie spadała w dół, że lewy kolec będzie spadał w dół. My musimy bardzo mocno przytrzymać mięśniami, tak, żeby lewa noga wychodziła nam do góry. W tej pozycji lekko hop, opadamy w dół. I podnosimy się na prawej nodze, tu dopinając mocno pośladek i pilnując, żeby kolce biodrowe były cały czas w tej samej pozycji. To jest dosyć trudne ćwiczenie, więc tylko 5 razy na stronę. Hop. I bardzo dobrze. I zmiana nogi. Przydeptujemy taśmę drugą nogą. Podnosimy miednicę, podnosimy prawą nogę. I tu, jak widzicie, dobrze widać,
taśma mocno ściąga ten kolec biodrowy, więc tutaj silnie działają mięśnie. Mogę trzymać się za kolce biodrowe i pilnować, żeby wszystko było równo. Hop. I dopinam mocno lewy pośladek i wyciągam lewą nogę, prawą nogę w górę. Hop. 5 razy 6. Wystarczy. Ok, bardzo dobrze. Teraz bierzemy znowu dużą taśmę i zawiązujemy z tej taśmy pętelkę na prawej stopie. Dosyć mocno, żeby nam się nie wyślizgnęło. Kładziemy się na plecach. Lewą ręką, przeciwną do nogi, chwytamy koniec taśmy, albo tak, żeby musicie wyczuć, nie wiem, jaką macie przy sobie taśmę. Teraz robimy pozycję tak zwanego robaka, czyli odcinek lędźwiowy mocno przylega do ziemi, ręce wyciągnięte do góry, nogi pod kątem prostym do podłogi i prawą nogę i lewą ręką jednocześnie zjeżdżamy w dół. Hop. Cała reszta pozostaje nieruchomo. Staram się jak najbardziej unieruchomić ciało i zapracować tylko nogą, tylko ręką. I myślimy, poczujecie, jak fajnie nam się tutaj cały brzuch napina. Brzuch musi się mocno napinać, pracować. Hop. Jeszcze 3 powtórzenia. Teraz zmiana strony. Zahaczamy pętelkę o lewą nogę. Chwytamy taśmę prawą ręką. Robimy robaka. I to samo ćwiczonko wykonujemy na przeciwną stronę. Czyli lewa noga schodzi w dół i prawa ręka. Lewa noga i prawa, lewa ręka i prawa noga zostają w miejscu. Pracujemy tylko po skosie. Powinniśmy czuć, jak mocno nam pracuje cały brzuch. Jednocześnie cały czas mocno przyciągamy odcinek lędźwiowy do podłogi. Czyli nie może być tu dziura, tak? Tutaj ręka nie ma prawa się dostać, tylko mocno jest odcinek lędźwiowy przyklejony i w tym przyklejeniu dopiero ściągamy nogę na dół, ściągamy rękę na przemian. Bardzo dobrze. Przechodzimy teraz do klęku podpartego. Tą samą pętelkę, którą mieliśmy wcześniej, zakładamy na lewą nogę. Robimy klęk podparty i chwytamy taśmę w prawą rękę. Teraz w tej pozycji klęku prostujemy lewą nogę i wyciągamy prawą rękę do przodu. Hop. Po czym dotykamy łokieć do kolana i prostujemy znowu. Tutaj staramy się, żeby całe ciało było bardzo stabilne. Pracuje tylko ręka, tylko noga. Reszta pozostaje jak najbardziej nieruchoma. Hop. I jeszcze raz. I zmiana nogi. Pętelkę przekładamy na prawą. I ponownie to samo ćwiczonko. Lewa ręka, prawa noga. Prostuje się. I dotyka łokieć do kolana. Hop. I 6 powtórzeń. Pięć. I jeszcze jedno. I bardzo dobrze. Teraz bierzemy taśmę okrągłą. Może być też długa, związana w pętelkę. Zakładamy sobie ponownie przed kolana,
tak żeby nie była zrolowana. Teraz podpieramy się na łokciach. W tej pozycji wyciągamy nogę jak najbardziej do góry. Teraz pilnujemy, żeby miednica cały czas była ustabilizowana. Nasz kolec biodrowy tutaj nie skręca się w lewo i w prawo, tylko miednica jest prosto, a my pracujemy tylko i wyłącznie pośladkiem i wykonujemy ruch w stawie biodrowym. Hop. Kilka powtórzeń na stronę. Bardzo mocno dopinamy pośladek, żeby on popracował. I zmiana strony. 5, 6, 8, 10 razy. Tyle dacie radę. I bardzo dobrze. Teraz podpieramy się na dłoniach. I robimy tak zwanego sikającego pieska. Czyli nogę odwodzimy do boku. I podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, nie luzujemy tutaj miednicy, tylko kolce biodrowe ustabilizowane i tylko nóżką w bok. 3, 4, 8 razy i 8. I zmiana nogi. Pięć, sześć, siedem i osiem. I bardzo dobrze. Teraz tasiemkę opuszczamy na kostki i spróbujemy wykonać plank. Plank jest dosyć trudnym ćwiczeniem, ponieważ trzeba go zrobić poprawnie. Podpieramy się na łokciach i na stopach. I teraz na co zwrócić uwagę? Na to, żeby nasz odcinek ślędźwiowy nie był wygięty, tak? Czyli nie opuszczamy kręgosłupa w dół, brzucha w dół. Nie podnosimy tyłka zbyt wysoko do góry, tylko staramy się w miarę w neutralnej pozycji trzymać kręgosłup. I to samo z barkami. Nie opuszczamy się na barkach w dół, tylko lekko podnosimy się na tych barkach do góry. I w tej pozycji, mając taśmę na nogach, na zmianę podnosimy raz lewą nogę, raz prawą. To ćwiczenie tylko 6 razy, bo jest dosyć trudne. Hop. Jeżeli ktoś nie da rady 6 razy, oczywiście mniej. Można spróbować zrobić sam plank. Musicie dostosować do swoich możliwości. Hop. Hop. I hop. I bardzo dobrze. Ja się nawet trochę zmęczyłam. Zrobiliśmy plank przodem, to możemy zrobić plank bokiem. Plank bokiem jest dosyć trudnym ćwiczeniem, jeżeli nie mamy silnych mięśni stabilizujących, więc pokażę Wam wersję trudniejszą, gdzie podpieramy się na łokciu i na stopach. I ona wygląda w taki sposób, ale Wy możecie zrobić wersję prostszą, czyli uginamy kolanka i podnosimy się, podpierając się na kolanach. I w tej pozycji możemy tasiemkę również położyć nad kolana i w planku bokiem popracować sobie pośladkiem, odwodząc nogę do zewnątrz. I tak 6 razy. Ok. I zmiana strony. Jeżeli są tutaj silniejsze osoby, to jak najbardziej mogą wykonać plank pełny i mogą wtedy w ten sposób odwodzić sobie nogę. Jeżeli nie dajemy rady, podpieramy się na kolanach, do góry i 6 razy. Kolejne ćwiczenie możecie wykonać z partnerem albo przyczepić taśmę na przykład do drabinki. Ja sobie swoją taśmkę podczepię tutaj. Chwytacie za drugi koniec taśmy, robicie wypad. W tej pozycji ściągacie taśmę w prawo do góry. Nie dość, że musicie wytrzymać w tej pozycji, stabilizując mięśnie, to jeszcze pracują Wam mięśnie brzucha.
po 6 razy na stronę, bo ćwiczenie jest dosyć ciężkie. Hop. I zmieniamy stronę. I znowu 6 powtórzeń. I do góry w lewo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I 6. Ostatnie ćwiczonko wykonamy teraz w pozycji stojącej. Bierzemy okrągłą tasiemkę. Zakładamy ją na kostki. Teraz w tej pozycji podnosimy prawą nogę do góry. I to, co robiliśmy w pozycji leżącej, czyli skupiamy się na tym, żeby kolec biodrowy nam nie opadał, czyli miednica jest stabilna. W tej pozycji unoszę kolano do góry i odwodzę nogę w bok, gdzie tutaj muszę mocno zapracować pośladkiem. Czyli góra i bok. Cały czas próbujemy stabilnie wytrzymać na lewej nodze, żeby się nie przewrócić, nie podpierać. 6 takich powtórzeń. 4, 5, miednica stabilna. O, staram się jak najdłużej wytrzymać. I zmiana nogi, ja sobie poprawię tasiemkę, bo trochę mi się zrolowała. I to samo na drugą nogę, na drugą stronę, czyli lewa noga do góry i odwodzimy w bok. I do góry i w bok. 3, 4, 5 i ostatnie ćwiczonko, 6. I bardzo dobrze, teraz zostało nam kilka ćwiczonek relaksacyjnych i zakończymy na dzisiaj. Kolejne ćwiczonko relaksacyjne, zakładamy lewą. Dzień dobry Muffin, chodź się przywitać ze wszystkimi. Cześć Muffin. Muffin jest zmęczony, bo Muffin już biegał. Nie możesz mi zasłonić kamery. Położysz się? Dziękuję. Muffina jak poznaliście, więc możemy teraz przejść do ćwiczeń relaksacyjnych. Siadamy sobie w siadzie prostym, zakładamy lewą nogę za prawą nogę, prawy łokieć za lewą nogę, tak? Czyli robimy takiego pretelka i skręcamy się w swoją lewą stronę i spokojnie sobie oddychamy, odpoczywamy w tej pozycji, rozciągamy pośladek i się relaksujemy. Przytrzymujemy około pół minutki, tak żeby na spokojnie mięśnie się rozciągnęły. Pamiętajcie o oddechu, spokojny oddech nosem. I zmieniamy stronę. Prawa noga za lewą nogę. Lewy łokieć na prawe kolano. I skręcamy się w prawo. I spokojnie oddychamy. Oddychamy. Już nie mamy nic mocnego do zrobienia. To już jest koniec treningu. Tylko się rozciągamy. Tu powinniśmy czuć, jak fajnie się rozciąga pośladek. Jak fajnie rozciąga nam się tułów. I chwilkę wytrzymujemy. I bardzo dobrze. Zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczonko rozciągające, tak żeby rozciągnąć trochę nasz brzuch, który się dosyć mocno ponapinał. I zrobimy sobie taką oto foczkę. Jest pozycja z jogi. Podpieramy się na dłoniach i teraz nie kładziemy kolan na podłodze, nie zwieszamy odcinka lędźwiowego na kolanach, tylko lekko napinamy nóżki, podpieramy się na palce. W tej pozycji wyciągamy się do góry. Głowa nie chowa się między ramionami, tylko głowa wysoko. I z tej pozycji przechodzimy sobie do psa z głową w dół. Hop, jeżeli ktoś nie daje rady postawić pięt na ziemi, to lekko ugina sobie nóżki, lekko uginamy kolana. Jeżeli dajemy radę, możemy kolana wyprostować. I sobie w tej pozycji też odpoczywamy. Rozciągamy nogi. Staramy się zrelaksować, oddychać głęboko. I jeszcze raz wyginamy się w łuk.
Oddychamy w tej pozycji głęboko. Rozciągamy brzuch, klatkę piersiową. I przechodzimy jeszcze raz do psa z głową w dół. W tej pozycji ważne jest, żeby pięty leżały na podłodze. Czyli lepiej jest ugiąć kolanka, położyć pięty, niż z prostymi kolanami nie dotykać podłogi. No dobrze. I z tej pozycji siadamy sobie w siadzie japońskim, siadamy sobie na stópkach. I będziemy się teraz relaksować. Możecie zostać w tej pozycji jak długo chcecie, więc ja się teraz porelaksuję, wy się porelaksujcie. Żegnam się z wami, dziękuję za dzisiejszy trening i do następnego razu. Do zobaczyska.